Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym nagraniu będę chciał Wam pokazać różnicę między średnimi, wysokimi i ultra ustawieniami w rozdzielczości 2K, to znaczy 2560 na 1440 w tej rozdzielczości. Teraz powolutku przyjadę, żebyście mogli zobaczyć ustawienia. Tak naprawdę nic nie zmieniałem. Ustawiłem po prostu średnie, potem ustawię wysokie i ultra po kolei. Przejdziemy kawałek gry. Konkretnie tą samą miejscówkę, ten sam dungeon, co w nagraniu z ultra ustawieniami. Żebyście mieli porównanie, jak wygląda gra w średnich, wysokich i ultra ustawieniach. Coś to sobie spauzujcie. Tu mamy średnią jakość. Ok. No i dobra. Zobaczmy, jak się będzie prezentowała. Jestem ciekaw, czy w ogóle będzie jakaś mega różnica. Ogólnie cień już jest inny, widzę. Nie wiem, musicie sami ocenić, czy widać aż taką różnicę. Pewnie widać. Piszcie w komentarzach. Jak waszym zdaniem to wygląda? Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Czemu tutaj licznik pokazuje 116 klatek? Mam na stałe w panelu NVIDIA ustawione 120 klatek, tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu, ze względu na to, że streamuję na Twitchu w 60 klatkach, nagrywam, znaczy filmy też są w 60 klatkach na YouTubie. Łatwiej jest przetworzyć OBS-owi i Twitchowi ze 120 klatek równych na 60 klatek, więc dlatego mam na stałe 120 klatek. W tym momencie przypuszczam, że mam grubo ponad 200 klatek, nawet na ustawieniach ultra w 2K, więc tak jak mówiłem. Dobra, wysokie ustawiamy. Zapis zmiany. Zmiany zapisane. Jak coś, to sobie spauzujcie. No i zobaczymy, jaka teraz jest różnica. Musimy iść do góry. Szybko pozabijaliśmy te mobki. Mam nadzieję, że nam wystarczy dungeonu. Nie jestem jeszcze gotowa. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Widzę w nóżczko. Tą nóżczkę możemy sprawdzić. Ale to jest chyba dwuręczna. Nie, nie jest dwuręczna.
Okej, 27%. Jest lepsza. Tu ma kryt. Kryt, ta tego nie ma. Teoretico plus 20 obrażeń na sekundę, ale... Dobra, tu jest jakaś elita. Wyczyśćmy to wszystko. Zbierzmy większą ilość przeciwników. Nie jestem jeszcze gotowa. Czuga. O, ktoś mnie tutaj nawet... Nie jestem jeszcze gotowa. Łapki jakieś. Dobra, jeszcze troszeczkę. Tutaj wszystko. No nie było nawet tego. Okej. Okay. Jak mówiłem, serwery stabilne, gra chodzi bardzo ładnie. Przegrałem może z 5-6 godzin. Jakoś mocnego ciśnienia nie miałem na granie, bo tak naprawdę przegrałem bardzo, bardzo dużo godzin już w samej becie jednej i drugiej. Więc nie miałem ciśnienia. No dobra, to idziemy na ustawienia ultra. Tekstury ultra. No wszystko, wszystko. Wszystko co możliwe na maksa. Wszystko max, max, max. Nie jestem jeszcze gotowa. Jeszcze tak jak powiedziałem, zrobię wam nagranie z buildu. Nie jestem jeszcze takiego gotowa. Startowego, który moim zdaniem będzie najmocniejszy na początek. Troszeczkę Blizzard pozmieniał, jak to Blizzard. Ale to nic. Ja już się zdążyłem przyzwyczaić, że tego typu gry polegają na zmianach. Nie ma się co dziwić. Tak to już jest. Nie jestem jeszcze gotowa. Kończy mi się mana. Dobra, lecimy na dół. Muszę wam powiedzieć, że kurczę, nie widzę jakoś tak mocno różnicy. Nie wiem jak wy, piszcie w komentarzach. Będziecie mieli naprawdę dość dobrą jakość na... na tym, na YouTubie. Bo ja w naprawdę dobrej jakości nagrywam te filmy. Nie jestem jeszcze gotowa. Więc aż tak mocno nie widzę różnicy. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Gotowa.
Tu jest pierwszy dingsik. Nie jestem jeszcze gotowa. Powiem wam, że tak jak mówiłem w poprzednich nagraniach, nie wypadła mi ani jedna legenda. Wiem, są sposoby na farmienie. Ale ja po prostu tak grałem, od tak. Przechodziłem sobie trochę kampanii, trochę parę razy jakieś dungeony, poprzechodziłem. Nie jestem jeszcze gotowy. Nic takiego się nie wydarzyło. Jedną umiejętność mam tylko włączoną, zrobioną, ale to jest umiejętność taka pasywna, związana z dungeonem, który przyszedł na tak, to ani jedna mi nie wypadła, ani jedna legenda. Więc trzeba będzie mocno kombinować. Mocno trzeba będzie kombinować, żeby się lekko wygirować. Ale to już mniejszy problem. Nie jestem jeszcze gotowa. Potem na spokojnie, jak będę robił build, to wam wytłumaczę, na czym polega, jak nim grać. Oczywiście on nie funkcjonuje tak, jak powinien w tym momencie. Bo mamy małą ilość punkcików dostępnych, mniej niż w open becie. No nie wiem, nie wiem. Myślałem, że będzie większa różnica. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Między wysokimi i średnimi. Jestem jeszcze gotowa. Zobaczcie sobie na spokojnie nagranie. Ta miejscówka naprawdę jest ładna. Jest ładna, ładna. Ale obojętnie jak będziemy grali, i tak gra wygląda przepięknie, czy na ultra, czy na średnich, czy na wysokich, wygląda naprawdę ładnie. No ja chciałem grać na maksymalnych ustawieniach ze względu na was. No i też chciałem po 10 latach nacieszyć oko piękną grafiką diabełka. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Mam nadzieję, że będziecie wbijać na streamki. Wbijajcie. I co? To by było na tyle. Piękne, piękne dzięki. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I do zobaczenia na streamie albo na następnym nagraniu. Jeszcze zrobię nagranie związane z buildem, którym aktualnie gram i który myślę, że będzie najlepszym buildem na start Diablo 4 2 czerwca dla tych, którzy zrobią pre-order i 6 czerwca dla tych, którzy kupią w ostatniej chwili, w dniu premiery tak naprawdę oficjalnym. To co, na razie, pa, pa i do zobaczenia.